Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnym. Bardzo proszę, panie burmistrz. Szanowna Rado, panie przewodniczący. Odpowiadam na pytanie pierwsze, a mianowicie źle wykonana inwestycja na ulicy Kowalkowskiego. Wymaga to jeszcze lustracji na miejscu. Odpowiemy pani radnej na piśmie. Jeśli chodzi, odpowiadam na pytanie drugie pani radnej Zawiszewskiej, jeśli chodzi o budynek Poczty. Chcę tutaj dokonać pewnych sprostowań, ale zanim to jeszcze tytułem wstępu. Proszę Państwa, każdy z Państwa, jak i ja, ale radnych, na początku swojego pełnienia swojego mandatu składał ślubowanie i przyrzekał, że będzie reprezentował nie tylko tę małą społeczność, a mianowicie grono swoich wyborców, ale wszystkich mieszkańców gminy. Od takich usytuowanych w sołectwach problemów typowych, inwestycyjnych. Tutaj oddawałabym pierwszeństwo, to jest moje oczywiście zdanie, pierwszeństwo głosu panią Sołtysom oraz przewodniczącym osiedli. Każdy zakup czy przyjęcie majątku przez gminę jest to wydatek. I radny, zgłaszając projekt do budżetu, wniosek do budżetu o zabudkowanie pewnych pieniędzy, powinien wskazać źródło finansowania. Jeśli chodzi o wypowiedź pani radnej Zawiszewskiej na łamach portalu lokalnego, że przyrzekałam na spotkaniu z mieszkańcami Rytla, że tej budynku poczty nie sprzedamy, chcę to absolutnie zdementować i powiedzieć, że jest to nieprawda. Poprosiłam pana Łukasza Osowskiego, sołtysa Rytla, o protokół spisany na zebraniu mieszkańców w dniu 15 września. Mam ten protokół przed sobą i jeśli chodzi o problem budynku poczty, bo pani radna wypowiadała się na łamach portalu, że były to głosy wszystkich mieszkańców, chcę powiedzieć, że głos w sprawie poczty zabrał tylko jeden mieszkaniec. Zadał pytanie o plany względem Rytla. Pytanie dotyczyło budynku poczty i dawno już sprzedanego w budynku remizy. W odpowiedzi na to zapytanie mieszkańca sołectwa Rytel odpowiedzi udzielił pan wiceburmistrz Tadeusz Ryckowski i powiedział, że jeśli są takie głosy mieszkańców, aby nie sprzedawać, to należy tę sprawę jeszcze raz rozważyć. Koniecznie chcę podkreślić i są tutaj też na galerii jest pan sołtys, że naliczyłam tych głosów aż 2 na obecnych na spotkaniu w dniu 15 września mieszkańców w liczbie 82 osoby. Apeluję do pani radnej, żeby nie przekłamywać takich rzeczy. Nie przyrzekałam, ale ja skończę, dobrze? Nie przyrzekałam tego. Nie biorę odpowiedzialności też za to, że jeśli jakieś media publikują moją wypowiedź i jej nie autoryzują, a bardzo często się to zdarza, nie mogę brać odpowiedzialności za to, że gdzieś, bo powiedziała pani, że pani wyczytała, że przyrzekam, że tej poczty nie sprzedam. Nie autoryzowałam tej wypowiedzi, nie przypominam sobie, jeśli tak się stało, to jest to, proszę państwa, przekłamanie. Nie wiem, czy będę żądała sprostowania na łamach mediów. O tym, że umowa z inwestorem tego budynku, nie jest to Poczta Polska, a firma Asseco, jeśli się nie mylę, jest dla nas niekorzystna. Dlaczego podjęliśmy decyzję o sprzedaży? A dlatego, proszę Państwa, że odezwała się do nas osoba,
która ma plany, i to ciekawe, ja na tym etapie nie mogę ich zdradzać, ma plany co do tego budynku. Na pewno poprawiłaby się też i estetyka tego budynku. Plany są jak najbardziej prospołeczne. Myślę, że wymaga to jeszcze ze strony tej osoby rozeznania warunków lokalowych, ale konkretnie pomysł na ten budynek jest mianowicie taki tej osoby, która się zgłaszała, że chciałaby zorganizować niepubliczne przedszkole. Następna interpelacja, a mianowicie urządzenie szatni w zespole szkół w Łęku. Proszę o odpowiedź pana burmistrza Klauzę. Panie przewodniczący, szanowni radni, pani radna. Problem szatni to nie jest tylko problem tej jednej placówki, bo inne szkoły również mają ten sam problem do rozwiązania. W przerwie pozwoliłem sobie wykonać telefon do pana dyrektora, żeby uzgodnić jakieś stanowisko. I problem przedstawił w ten sposób, że w chwili obecnej dzieci i młodzież orka zabierają ze sobą kurtki i jak przemieszczają się pomiędzy gabinetami, te kurtki cały czas noszą ze sobą i w każdej klasie jest miejsce wydzielone na to, żeby te kurtki wisiały. Na moje pytanie, czyli ma możliwość urządzenia szatni zewnętrznej, stwierdził, że w tej chwili nie ma takiego pomieszczenia wolnego w szkole, żeby mógł coś takiego zorganizować. Mógłby na parterze wydzielić dwa pomieszczenia na ten cel, ale byłoby to kosztem inspekcji, w związku z tym czas pracy tej placówki wydłużyłby się i mogłoby dojść do tego, że wystąpiłaby tu zmianowość. Jeżeli chodzi o rozbudowę, o szatnie, no to w tej chwili takich możliwości finansowych nie mamy, żeby zaplanować takie rozwiązanie. Ale tak jak pan dyrektor mi przedstawił, to, że dzieci noszą ze sobą kurtki, ma swoje plusy i minusy. W związku z tym, że szkoła dba o to, aby dzieci w sposób higieniczny spędzały czas wolny na przerwach, to na te dłuższe przerwy dzieci są zapraszane do wejścia na boisko i w sytuacji takiej, kiedy, tak jak przedstawił pan dyrektor, w sytuacji takiej, kiedy szatnia byłaby na dole, a korytarze są wąskie w tej szkole, dzieci, które chciałyby wejść na boisko, musiałyby się ustawiać w kolejce do swojej szatni, do swojego boksu, aby zabrać kurtkę i ubrać ją i wyjść na boisko. I to samo byłoby z powrotem z boiska na lekcję, co też przekładałoby się na to, że lekcje rozpoczynałyby się z opóźnieniem. Także jak Państwo widzą, ma to wszystko swoje plusy i minusy. Jestem umówiony z dyrektorem na spotkanie i spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, może tylko dla części klas, nie dla wszystkich, takie, które zadowoliłoby wszystkich zainteresowanych. Rzuciliśmy również hasło zakupienia szafek i udostępnienia tych szafek dzieciom i młodzieży. To dyrektor tylko odpowiedział, mając ten sam problem na względzie, że nie ma miejsca, szafki możemy kupić, tylko że nie będzie ich postawić. Z tego względu, że chore są faktycznie tam bardzo wąskie i żeby zakupić szafki, no to wtedy też by trzeba wydzielić pomieszczenia, żeby te szafki gdzieś umieścić. Podsumowując, w przyszłym tygodniu spotykam się z panem dyrektorem, jadę tam i spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Dziękuję. Następna interpelacja pani radnej Barbary Fierek. Pomoc gminy przy zakupie jąd. Jak zrozumiałam, chodzi o to, żeby tych płyt zakupić więcej, czyli sołectwo kupuje ze swoje środki, a gmina w podobnej kwocie partycypuje w tym zakupie. Proszę, żeby odpowiedział pan burmistrz Streckowski. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o środki, które dysponują jednostki pomocnicze, no regułą jest, że urząd dodaje jeszcze do tych pieniędzy, które przeznaczają inwestycje sołectwa. Oczywiście wszystko się dzieje w miarę możliwości finansowych. Także i w przyszłym roku będzie podobnie. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę. Interpelacja pani radnej Lidii Kroplewskiej, a mianowicie brak wodociągu
rurociągu i kanalizacji w ulicy Orzeszkowej. Proszę, żeby pana burmistrza Węskowskiego. Na tę chwilę mamy sporządzony projekt na budowę wraz z pozwoleniem. Jesteśmy na etapie projektowania budżetu na 2016 rok, więc jeżeli chodzi o realizację, o termin realizacji, to dzisiaj to jeszcze za szybko o tym mówić. Ale jest już projekt, więc takie pozwolenie, na pewno początki tego nie zostaną zaniedbane. Tylko czy zmieści się w budżecie na 2016, to jeszcze będzie konsultować. Kolejna interpelacja pana radnego Zbigniewa Bielińskiego odnośnie realizacji. Dobrze, wrócimy. Odnośnie realizacji projektu budowy, wykorzystania projektu budowy remizy OSP w Krzyżu. Jeżeli chodzi o projekt, który został wykonany, projekt jest na przebudowę i raczej wątpliwe jest, żeby można było go wykorzystać do nowego budynku. Jeśli będzie na innej działce, musi po prostu powstać nowy projekt. Ten projekt dotyczył rozbudowy istniejącego budynku. Może tak, ja tylko chciałem zapowiedzieć moją opinię. Tutaj zawarłem w związku z konsultacją z pracownikami urzędu, którzy działu zwarczego, którzy jednak twierdzą, że ten projekt po małych modyfikacjach, minimalnych urzędów może być wykorzystany, bo to też jest związane z bardzo potrzebną rozbudową, tej remizy miało być związane. Niemniej jednak ze względu na skromność działki nie można było tej rozbudowy zaplanować, ponieważ ona by praktycznie mieściła się w kosztach budowy nowej remizy. Dobrze, panie radny, zobaczymy, co można z tego projektu wykorzystać. Oczywiście zrobimy tak, żeby jeśli trzeba będzie ponieść koszty nowego projektu, będziemy je próbowali minimalizować, tak, i wykorzystać pomysły z poprzedniego. Wracam jeszcze do interpelacji pani Lilii Kroplewskiej, a mianowicie połączenie ulicy Chłopowskiej z drogą 22. Tam nieruchomości jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje drogę. Prowadzone są na tę chwilę rozmowy z właścicielami gruntów, przy czym z jednym na razie nie możemy dojść do porozumienia. Jeżeli nie będzie możliwości gotowego wykupu gruntów, to skorzystamy z tak zwanej specy sprawy. Dziękuję. Pani burmistrz, proszę. Zapytanie pani radnej Bropińskiej, dlaczego pan Domiński otrzymał limit kilometrówki w ilości 300 kilometrów? Dlatego, proszę państwa, że w czasie, kiedy jest moim doradcą, był już 3 razy na przykład w Chojnicach na spotkaniu, między innymi w Powiatowym Urzędzie Pracy 2 razy i na spotkaniu w jednej z organizacji pozarządowych. Podkreślam, mimo że podróż ta miała miejsce poza granicę gminy, nie wystawiał delegacji. Każdy jego przyjazd i każdy pobyt w naszym urzędzie to nie jest tylko i wyłącznie siedzenie za biurkiem. Odwiedził 12 pracodawców, zwłaszcza jedną pracodawczynię, z którą to wiążemy nasz pomysł, jeśli chodzi o produkt gminny. Nie uważam, żeby to był jakiś nadwyrężony limit. W przeliczeniu na koszty jest to około miesięcznie, gdyby w pełni wykorzystał ten limit, oczywiście rozliczamy go w ten sposób, że każda nieobecność spowodowana chorobą lub delegacją zewnętrzną poza województwo czy poza w kraju, ta kilometrówka jest o te koszty redukowana. Jeśli chodzi o prośbę, zestawienie, tak zrozumiałam pani radna Robińska, że chce pani na piśmie, ile w 2015 roku konkretni pracownicy rozliczyli kosztów delegacji. Dobrze, przygotujemy to na piśmie. Kolejne pani zapytanie, co spowodowało, że
zwiększyłam wymiar czasu pracy panu Czechowskiemu, a w ślad za tym proporcjonalne przeliczenie jego wynagrodzenia. A mianowicie to, że pracę, jaką wykonał i sukcesy, nie wstydzę się tego słowa, jakie odniósł, dały mi całkowicie powód, przesłankę, rękojmię do tego, żeby wynagrodzić pana Czechowskiego za efekty, jakie osiągnął w czasie, w tym krótkim czasie w SPZOZ-ie. Ja tylko ubolewam, proszę państwa, nad tym, że na przykład nie wiem, jakieś lokalne medium nie pójdzie do ośrodka zdrowia i nie przeprowadzi jakiejś sądy wśród siedzących tam pacjentów, żeby orzekli czy wypowiedzieli się na temat pracy naszego SPZOZ-u. Wszystko to, co jest publikowane, to jest totalny hejt. No, a ja muszę państwu powiedzieć, że rozmawiałam z pacjentami i dzisiaj są mile zaskakiwani, jeśli przychodzą do ośrodka zdrowia za 5.17 i pani rejestratorka mówi, że jeszcze przyjmie pan pacjenta lekarz. Dotychczasowe wynagrodzenie pana dyrektora Czechowskiego było o wiele, wiele niższe, aniżeli wynagrodzenie pracującej tam głównej księgowej. Zaznaczam, że wynagrodzenia dla tej głównej księgowej, to wynagrodzenie nie ja ustalałam, ono zostało przez nas zastane, a jeśli chodzi o tą hierarchię wynagrodzenia i to, co, jak powiedziałam, robi pan Czechowski i jakie są zmiany w naszym SPZOZ-ie, uprawniają mnie do tego, żeby rozszerzyć mu czas pracy do pełnego etapu, a w ślad za tym rozliczyć jego wynagrodzenie także w tej proporcji. Oczywiście, jak zwykle mam problem z rozszyfrowaniem interpelacji pana radnego Kosowuckiego, a mianowicie o wykazanie obciążenia budżetu, a nie to była pani Rupińska, tak? Budżetu gminy, obciążenie przez SPZOZ, tak mam rozumieć? Nie, chodziło mi o porównanie kosztów. Jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, czyli mamy dyrektora i zastępcę, do sytuacji, kiedy był tylko jeden dyrektor jako lekarz, tak? Czy pani ma na myśli na przykład roczne wynagrodzenie pana Gryniewicza? Na przykład, tak? Tutaj podałam przykład, tak. To w takim razie wymaga kontroli, przygotujemy odpowiedź dla pani na piśmie. Jeśli chodzi o często powtarzane przez pana radnego Kosowuckiego żądanie raportu otwarcia, rzeczywiście takim terminem się posługiwałam i niebawem takim raportem otwarcia będzie też efekt mojej kontroli w MOPS-ie. Niebawem to, co organy kontroli pozwolą mi na tym etapie powiedzieć o tym, społeczeństwo się dowie. Następne zapytanie, czy interpelacja pana radnego Kosowuckiego, ile kosztuje nas przerost władzy gminy? Proszę państwa, to są też takie medialne zagrywki socjotechniczne. O jakim przeroście mówimy? Proszę zauważyć, że jest burmistrz i dwóch wiceburmistrzów, przy czym jeden wiceburmistrz pełni obowiązki w tej chwili sekretarza. Z zatrudnienia doradcy już się tłumaczyłam. Nie ma tutaj żadnego przerostu gminy, przerostu zatrudnienia. Ono jest na razie na tym poziomie, na jakim to poziomie funkcjonowały poprzednie władze. Ale jeśli już o tym mówimy, bo pan radny wytykał mi dublowanie stanowiska sekretarza czy zastępcy burmistrza, to też przypomnę, że w czasie, kiedy był pan radny, też był taki przypadek, ale nie słyszałam, żeby pan krzyczał, że zatrudnialiście dyrektora zwolnionego z pracy i aktualnie urzędującego, a dotyczyło to konkretnie Ośrodka Kultury w Czerwcu, była to pani Ferenc i pani Rekowska.
ten nie podnosił pan tego głosu, że są, jest dwóch dyrektorów. I następne pytanie, ile osób korzysta z bezpłatnych porad prawnych? Poproszę panią radcę prawnego Zielkę o przygotowanie na piśmie dla mnie takiego raportu. Jak państwo wiecie, tych bezpłatnych porad prawnych udziela pani Zielkę. Odpowiedź dla pana radnego przygotujemy na piśmie. Jeśli chodzi o mapę newralgicznych miejsc w gminie, rozumiem, a głównie pewnie w mieście Czersk. Proszę państwa, po artykule, jaki ukazał się na łamach Czasochojnic, spotkałam się z panem komendantem powiatowym, Krzysztofem Pestką. Niestety, mimo zaproszenia na to spotkanie, nie przyjechał jego zastępca, pan Konkoleski. Nie wiem, dlaczego nie przyjechał. Chcę państwu powiedzieć coś takiego. Ja bardzo żałuję, że dzisiaj nie pojawił się pan komendant komisariatu Pastucha, ale do spotkania w gminie w obecności zastępcy pana Pastuchy i mojego zastępcy pana Ryckowskiego doszło spotkanie, trwało bardzo długo. I chcę państwu powiedzieć, to są słowa, mam nadzieję, że pan komendant Pastucha je wypowie i potwierdzi. A mianowicie, powiedział, że jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa mierzony statystycznie w momencie, kiedy funkcjonowała u nas Straż Miejska i w okresie, kiedy tej straży nie ma, policja nie odnotowuje przypadków pogorszenia tego stanu bezpieczeństwa, a jak dosłownie się wyraził, po imprezach czy po okresie weekendowym, kiedy patrolują Park Borowiacki, to trudno naszej policji, to znajdują, dosłownie tak się wyraził, jeden kapsel. Mnie te słowa bardzo pocieszyły i prosiłam pana komendanta, żeby dzisiaj złożył nam wizytę i taki raport dla radnych przygotował. Konkluzja z tego spotkania jest taka, że absolutnie nasza tutejsza policja, nasz komisariat nie odnotowuje pogorszenia stanu bezpieczeństwa i bardzo proszę państwa, żebyście mieszkańców nie straszyli, że jest gorzej. Jeśli chodzi o wypowiedź pana komendanta Konkoleskiego na łamach jednej z gazet, ta wypowiedź, jak zwykle, nikt ze mną tej wypowiedzi też nie konfrontował, nie pozwolił mi się do niej odnieść. Absolutnie, proszę państwa, w wielu punktach ta wypowiedź godziła w moją wiarygodność i prawdomówność, a mianowicie wypowiadał się pan Konkoleski, no mam nadzieję, że to, co redakcja pisze kursywą, to są cytaty osoby, z którą ten wywiad się przeprowadza, padały tam słowa niezgodne ze stanem rzeczywistym, mówiąc delikatnie. Niezgodne ze stanem rzeczywistym, a mianowicie, że na nagranie z incydentu czeka się w naszej gminie 5 dni. Proszę państwa, jest to nieprawda. Pokazywałam na to stosowne dokumenty panu komendantowi powiatowemu i przyjął to do wiadomości. Jeśli poprosiłem pana Pestkę, że jeśli jest inaczej, ich dokumenty, jakie są w posiadaniu naszego komisarza, wskazują na co innego, to żeby te dokumenty mi okazać. Jeśli o takie nagranie nasza policja się zwraca, otrzymuje je natychmiast. Zapraszałam pana Pestkę do wizytowania naszego centrum monitoringu, żeby naocznie stwierdził, jaki obraz z monitoringu mamy. Ze względu na to, że pan komendant się spieszył, nie zszedł z nami do tego centrum monitoringu. Z całą odpowiedzialnością mówię, że zna lwia część tych kamer jest bezużyteczna. Jesteśmy na etapie przygotowywania
swoistego raportu ze stanu. Ja powierzyłam to zadanie panu burmistrzowi Rydzkowskiemu, żeby tutaj zawołał fachowców. Jest to nam, dla nas przydatne o tyle, żebyśmy wiedzieli, w jakiej części ten system monitoringu trzeba zmodernizować albo całkowicie wymienić. Proszę Państwa, wypowiedź pana Konkoleskiego, że część kamer jest notuje nieczytelny obraz, powoduje, że to ja wyzwalam jakieś złe imperatywy wewnętrzne bandytów. I tutaj zaprotestowałem wyraźnie na spotkaniu z panem Pestką, że taka wypowiedź funkcjonariusza publicznego pod adresem innego funkcjonariusza publicznego, czyli moim, no jest pogwałceniem mojego dobrego imienia, a wręcz oskarżania mnie o to, że daję w tej chwili, otwieram jakąś furtkę przestępcom i bandytom i mam krew na rękach. Jeśli chodzi o sam tytuł artykułu w gazecie, że jestem policja, dwukropek, Jolanta Kierek jest niewiarygodna, proszę Państwa, no, to jest też tutaj jawna manipulacja, bo nie było tak, ja żądałam od pana Pestki wglądu do notatki służbowej, jaka powstała na spotkaniu w styczniu. Niestety odmówił mi wglądu do tej notatki, bo nie jest tak, że ja na tym spotkaniu obiecałam, że w pierwszym roku budżetu zrobimy wszystko, czyli wyasygnujemy środki na dwóch dzielnicowych i na dwa samochody. Musiałabym być samobójcą, gdyby taką deklarację złożyć. Pan Pestka zaproponował tak zwaną grubą kreskę, co odczytałam jako, a jeszcze mówi, pani rozumie, pani wie, co robi prasa z wypowiedziami, manipuluje i dodaje konteksty. Zgadzam się w tej kwestii, ale tutaj zażądałam tego sprostowania wypowiedzi pana Konkoleskiego. Na pewno będę zmierzała do tego, proszę Państwa, żeby monitoring przejęła policja. Ubiegłą niedzielę stało się to, co pozwala mi mieć nadzieję na to, że wiele rzeczy w naszym kraju może się zmienić i powołane do instytucje, do odpowiednich zadań będą robiły to, co do nich należy. Zapytanie o siłownię i o ogrodzenie i o oświetlenie placu zabaw w Łęgu. Tak to już było przedmiotem naszej troski, ale proszę, żeby pan Mateusz powiedział, tak? Jeżeli chodzi o oświetlenie tego placu przy szkole, dyrektor w najbliższym czasie powinien uprawę oświetleniową tam zawiesić. Jeżeli chodzi o ogrodzenie, to musimy sprawę przeanalizować. Ale nie mamy wątpliwości, że jest to zasadne. Ja sama jadąc do Bukowej Góry na spotkanie z mieszkańcami w sprawie drogi, to był ten moment, chyba to był drugi dzień, kiedy zaczął funkcjonować ten plac zabaw. Sama widziałam, że rzeczywiście dzieci tam wybiegają. Jak najbardziej słuszna interpelacja. Pani Radę, na pewno o tym będziemy myśleć. Oświetlenie, tak to już wcześniej mówiliśmy panu dyrektorowi, co do tego ogrodzenia, jak najbardziej tutaj się przychylamy, że jest to też priorytet. Przywrócenie stanu drogi w Kęszy odpowiemy na piśmie, ale jeszcze może powody tego, dlaczego pani burmistrzu, dlaczego na piśmie, ponieważ będą jeszcze prace prowadzone w przyszłym roku. Powiat planuje w roku 2016 tam inwestycje, czyli droga Łąk Kęsza i Łąk Złomięca. Dobrze. Chodzi mi o kilka takich gruntowniejszych napraw, bo w niektórych miejscach ta droga jest zapadnięta po kilka centymetrów i tworzą się takie dziury, które jak przyjdzie śnieg i deszcz, mogą być niebezpieczne. Tu chodzi o to, żeby tam, no nie wiem,
wykonawca inwestycji przejechał tą trasę, jeżeli ujawni takie miejsca, a są na pewno, bo jeżdżę tą trasą, to żeby chociaż doraźnie to jakoś naprawił. Ja w przypadku tej inwestycji, jeżeli dojdzie do skutku, oczywiście ona tą drogę nam odnowi, jak najbardziej, ale będziemy na prawo czekać. Jeżeli to ma wpływ na bezpieczeństwo, to na pewno będzie na bieżąco to monitorowane i naprawiane. Prośba pana radnego Krzysztofa Ryszki o statystykę w zakresie umorzenia podatku rolnego, ile wniosków wpłynęło, ile rozpatrzono pozytywnie, ile negatywnie. Wymaga to przeliczenia, zestawienia i odpowiemy panu na piśmie. Jeśli chodzi o wszystkie umorzenia powyżej 500 zł, to na pewno radni pamiętają, a jeśli nie, to przypominam, że jesteśmy zobowiązani publikować. Wszystkie kwoty poniżej tej kwoty są objęte tajemnicą skarbową. Będziemy mogli podać to w zagregowanych wielkościach. Zapytanie w sprawie oceny stanu monitoringu, to już odpowiedziałam tak, niebawem tej oceny dokonamy, ona będzie nam nie tyle potrzebna, żeby się tutaj medialnie bronić, bo absolutnie nie poczułam się do takiego obowiązku, ale będzie nam potrzebna, żeby rozeznać się, jaki nakład inwestycyjny czeka nas w przyszłości, żeby ten system monitoringu był prawdziwym systemem monitoringu. Prośba pana radnego Bruskiego o swoisty rekonesans, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Proszę państwa, jeśli są to miejsca publiczne, to tak naprawdę nie mamy podstaw, żeby przegonić kogokolwiek z miejsca parkingowego. Tam, gdzie są znaki parkowanie do jakiegoś momentu czasu, one się pojawiają na terenach, na placach prywatnych, tak jak na przykład w Szeliwiu. Nie mamy podstaw prawnych, żeby egzekwować od kogoś, aby usunął pojazd. Tak też, proszę państwa, jest, umówiliśmy się z nauczycielami ze szkoły nr 3. Parkują swoje samochody nauczyciele na terenie placu manewrowego byłego PKS-u, tak żeby tam tą ulicę Dąbrowskiego udrożnić. Innymi słowy, tutaj może trochę humoru chcę prowadzić, potrzebny jest parking podziemny, żeby te miejsca. Dziękuję. Proszę, pan radny Reszka wcześniej chciał. Dziękuję panie przewodniczący. Jeżeli można, chciałbym tutaj się odnieść do odpowiedzi na interpelację w sprawie monitoringu. Pani burmistrz bardzo szeroko odpowiedziała tutaj wcześniej. Nawiązując właśnie do tego artykułu z Czasochojnic, którego też przeczytałem i właśnie w wyniku tego ta interpelacja powstała. Czyli no, wnioskuję z tego, że grobę powiedzi tutaj który pani jest inicjatorem, jest nieprawdziwy, jak również wypowiedź pana komendanta Konkolskiego. Tak, proszę państwa, nie mam przed sobą tego artykułu, ale zarzut podkreśla, a redakcja napisała to kursywą, odczytuję to jako wypowiedź pytanego, że czekają na nagranie 5 dni, jest nieprawdziwa. Prosiłam pana Pestkę o przedstawienie dowodów, że jest inaczej. Tych dowodów nie otrzymałam. Prosiłam o umożliwienie mi wglądu do notatki, jaka powstała na spotkaniu w naszym czeskim komisariacie, którego ja byłam inicjatorem. I też jak nie wiem, kto przekłamał, czy redakcja, czy pan Konkolewski, na tym spotkaniu był pan Pestka, pan Konkolewski, pan Kulczyk Robert, tamtejszy, wtedy jeszcze komendant, którego to bardzo dobrze znam i wiecie państwo, że bardzo często powoływałam się tutaj w wypowiedziach na rozmowy z panem Kulczykiem i obecny komendant, pan Sebastian Pastucha. Nie przyrzekałam na tym spotkaniu, że nasza czeska policja dostanie w pierwszym roku wszystko, czyli pan Konkolewski, zaznaczam, wypowiedź pana Konkolewskiego napisana kursywą brzmi obiecała i na tym koniec.
To jest, proszę Państwa, nieprawda. Rozmija się to z rzeczywistością. 22 lipca tego roku przekazała gmina wolą Rady Państwa, Rady przekazała środki na zakup samochodu. Zapytałam pana Pestkę, czy będzie to tak, że przez ten zakup mamy rozumieć, że Policja Województwa Pomorskiego dostanie samochód, a my znowu dostaniemy jakiś zdezelowany grat, grata zaprzeczył. Powiedział, że ten nowy samochód przyjedzie, zaproponował, bo będzie do odebrania w końcu listopada i tytułem grubej kreski, na jaką ciężko mi jest i było wtedy przystać w momencie spotkania z panem Pestką, tytułem grubej kreski podziękuję samorządowi, podziękuję radnym za współpracę. Dobrze, dziękuję. Wcześniej jeszcze pan radny Bruski chciał. Panie burmistrzu, mi chodziło o zbadanie realnej możliwości przez urząd tej bazy parkingowej, której realnie urząd jest władny coś takiego zrobić. Tu chodziło o takie miejsca tutaj przy ulicy Rynkowej, za pod komisariatem policji, przy budynku CIT-u. Tutaj jest ścisłe centrum, o to chodziło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana radny Kosobucki, proszę. Czy jeszcze mogę powiedzieć na kolejne interpelacje pana? Proszę, panie burmistrzu. Mianowicie przeniesienie uroczystości jubileuszy do CIT-u. Bardzo słuszna uwaga i następny taki jubileusz rzeczywiście zorganizujemy w CIT-u. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Panie burmistrzu, to wszystko odpowiedzi na interpelacje z pani strony. Dobrze, zapytania dodatkowe. Pan radny Kosobucki. Pani burmistrz, ja przypuszczę, że pani świetnie moje interpelacje rozumie i niewątpliwie pani też manipuluje w tym momencie, kiedy pani lubi i pani uważa za stosowne. Jeśli chodzi o przejrzystość finansów publicznych, zacytuję panią, bo ja wiem, że pani lubi, kiedy panią cytuję. Raz na kwartał będziemy publikować raport o finansach gminy. Każdy obywatel musi mieć wgląd finansowy poczynanie samorządu, dlatego co 3 miesiące będziemy publikować przejrzysty i funkcjonalny w nawiasie opatrzony wykresami i wizualizacjami raport o stanie gminnego budżetu. Czy to rozumie pani burmistrz, co ja czytam? Panie radny Kosobucki, pani burmistrz, bardzo proszę. Nie skończyłem jeszcze. A ja panu odbieram głos w tym momencie. Pani radna Zawiszewska. Za chwilę pana dopuszczę do głosu. Pani radna Zawiszewska, bardzo proszę. W kwestii wyjaśnienia chciałabym podkreślić, że zarówno podczas mojej wypowiedzi na sesji wrześniowej, jak i również podczas wypowiedzi dla portalu lokalnego nie padły z moich ust słowa, że pani cokolwiek przyrzekała. Nie ma takiego słowa na pewno. Jak już tutaj w mojej wypowiedzi użyłam słowa, że tutaj pani zadeklarowała, że nie sprzeda budynku po byłej poczcie, jak również w swojej wypowiedzi nie użyłam wyrazu, że wszyscy mieszkańcy. Oczywiście zgadzam się, było dwóch bardzo odważnych mieszkańców, którzy wypowiadali się i w zakresie budynku po byłej poczcie, i w zakresie budynku PKP Rytel Wieś. I podczas ich wypowiedzi było klaski na sali, tak? Pamiętamy to wszyscy, bo tutaj kilka osób oprócz nas dwóch tutaj uczestniczyła w tym spotkaniu. Także na pewno nie padły z moich ust słowa, że to byli wszyscy mieszkańcy i że pani cokolwiek przyrzekała. I ponadto na końcu mojej wypowiedzi cieszę się z informacji uzyskanej na dzisiejszej sesji, że jednak ten budynek będzie zagospodarowany, nie ulegnie zniszczeniu. Szkoda, że nie wiedziałam o tym, że jest taka możliwość. Nie otrzymałam takiej odpowiedzi na moją interpelację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Robińska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, ja pytałam o limit pana Domińskiego, limit kilometrów 300 w kontekście niższych limitów panów wiceburmistrzów. To tak jakby w kwestii do powiedzenia. Druga sprawa, ja też bardzo żałuję, że dzisiaj nie było pana komendanta, bo chciałabym go zapytać, dlaczego jest tak źle, jak jest tak dobrze. I panie burmistrz, my nie straszymy mieszkańców, bo to mieszkańcy na zebraniach wiejskich, na zebraniach osiedlowych sami mówią o tym, że jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie jest w Rytlu i to podnoszą mieszkańcy i podnosili. Więc ja nie zgadzam się.
się ze stwierdzeniem, że my straszymy. My nie straszymy, my powtarzamy tylko to, co mówią nasi wyborcy. A to, że policja nie odnotowała w statystyce zgłoszeń, to nie oznacza, że jest bezpiecznie i że możemy teraz mówić, że tylko jest kwestia straszenia mieszkańców, a nie jakieś problemy związane z tym, że policja nie do końca wypełnia swoje obowiązki. Dziękuję bardzo. Proszę. Myślę, że kolejne zaproszenie na kolejną sesję wystosujemy i pan komendant na sesji listopadowej będzie mógł odpowiedzieć na zapytania radnych. Bardzo proszę pana radny Kosowucki, ale bardzo proszę ustosunkować się do zapytania interpelacji. Wolne wnioski będzie kolejnym punktem i informacje. Ale prosiłbym, żeby pan mnie nie przerywał, dobrze? Przejrzystość finansów publicznych, pani burmistrz. Odczytam ponownie to, co pani zaprasza. Ale drugi raz nie musi pan tego samego czytać, tak? Prosiłbym, żeby pozwolić mi w ogóle dokończyć tę wypowiedź. Proszę. Świetnie. Wracam do tego zdania, dlatego co 3 miesiące będziemy publikować przejrzysty, funkcjonalny, opatrzony wykresami i wizualizacjami raport o stanie gminnego budżetu. Uważamy, to są słowa pani burmistrz i komitetu wyborczego ówczesnego, że do lamusa musi odejść kolokwializm, po to są działy i rozdziały, aby ludzie nie widziały, gdzie się podziały, gdzie pieniądze się podziały. Tak? Tak zabawnie pani to ujęła. A teraz mówi pani, że ja żądam. Nie, ja oczekuję. Oczekuję tego raportu otwarcia i oczekuję przejrzystości finansów publicznych, które zagwarantowała pani w tym dokumencie. Mogę dalej? Kolejną rzecz chciałbym zauważyć. Nie wiem, czy pani burmistrz jest tak krótkowzroczna, nie zauważyła, że mieszkańcy są skłóceni. Oczekuje pani od mieszkańców dalekosiężnych decyzji, żebyśmy zaprosili osoby, które potrzebują naszej pomocy. My sami potrzebujemy pomocy. My nie czujemy się nastawieni przyjaźnie. Ja widzę, jak pani mi odpowiada, jak przerywa mi pan przewodniczący. Jesteśmy traktowani nie na równi, a chcemy wyjść. To jest totalny populizm. Pokazała się pani po raz kolejny jako osoba, która w populistyczny sposób chce pokazać się społeczeństwu, że robi pani coś dla społeczeństwa. Mieszkańcy zgłaszają swoje problemy. My słyszymy, to wy straszycie mieszkańców. Przychodzą mieszkańcy, siedzą tu na galerii i mówią o swoich problemach. Polemizują z panią, bo wszyscy widzą, że nierówno jesteśmy traktowani. Jeżeli się mylę, jeżeli moje interpelacje są niewyraźne, jeżeli to, co ja mówię, jest bełkotem społecznym, to chciałbym, żeby pani poświęciła mi uwagę trochę więcej. Na pewno zrozumie pani, co mam do powiedzenia. Nie słucha pani głosu mieszkańców, a to pani mieszkańcom zagwarantowała. Jeśli chodzi o moje interpelacje, chciałbym, żeby to, co pani Cirkę mamy przygotować, pani mówi tu z przekąsem, chyba pani Zielkę, nie wiem, jaki jest tego sens, pani Cirkę, ja rozumiem, że to miało być dla naszych mieszkańców te porady prawne i mam nadzieję, że wiele osób z nich skorzystało i mam nadzieję, że pani burmistrz wie, ile tych osób z tego skorzystało. Kolejna rzecz, nie przypominam sobie, i chcę otrzymać to na piśmie, żeby był czas, kiedy było 2 dyrektorów Domu Kultury w Czerwcu. Jeżeli to jest znowu manipulacja, to proszę to napisać, że było 2 dyrektorów, podać czas i wypłatę pieniędzy, w którym ci dyrektorzy pobrali te środki finansowe. Chciałbym, żeby to było wyraźnie wyartykułowane, żeby to było na piśmie. To jest kolejna rzecz, której się trzeba przyjrzeć. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś zapytania, uwagi do punktu interpelacje. Pani burmistrz, bardzo proszę. Tak, chcę odpowiedzieć na te zarzuty pana radnego. Przede wszystkim proszę tak się nie utożsamiać za każdym razem z mieszkańcami. Proszę sobie wyobrazić, że ja co wtorek przyjmuję tutaj mieszkańców i żaden mieszkaniec nie przyszedł do mnie i nie zgłosił tutaj swojego sprzeciwu, że ja z panem tak ostro polemizuję. Nikt nie przyszedł powiedzieć mi, że krzywdzę na sesji pana radnego Kosowuckiego. Jeśli chodzi o prezentację budżetu, martwi mnie to, że pan nie czyta naszej strony internetowej. Tam jest ta prezentacja. Proszę wskazać w moim programie wyborczym, od kiedy ma być ta prezentacja. Proszę, bym nie jestem w stanie wymienić datę. Ale bardzo proszę, pani burmistrz. Pani burmistrz. Od początku jestem, tak, proszę pana, no. Ja chyba znam swój program, tak? Prezentacja jest na pytanie, czy zapoznał się pan z tą prezentacją na naszej stronie?
Przeglądam ją bardzo, bardzo dokładnie. I proszę mi wierzyć, tych słupków nie widziałem. Nie ma żadnych słupków. Co 4 miesiące chcę widzieć dokładnie, ile pieniędzy poszło na przerost gminy po kolei. Jeden wiceburmistrz, drugi doradca. Każdą informację i sukcesy doradcy. Czy to będzie jedynie tylko ta wycieczka? Jeżeli są jakiekolwiek informacje związane z wydatkowaniem pieniędzy, chcę, żeby każdy mieszkaniec miał do tego prawo i miał do tego wgląd. Ma być to wyraźnie napisane, ponieważ pan burmistrz obiecała to mieszkańcom. Dziękuję. Z tej obietnicy się wywiązuje. Jeśli chodzi o wymowę nazwiska pani mecenas Zielkę, jest zalecenie, i to pan jako nauczyciel powinien wiedzieć, Rady Języka Polskiego. Pani Kozłowski, to na lekcji proszę to wykorzystać, do spolszczania nazwisk. Zawarł tę uchwałę. Pani burmistrz, prosił mnie polemizować tutaj. Czy są inne uwagi do zapytania? Zamykam punkt 11. Przechodzimy do punktu kolejnego, 10. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Czy w tym punkcie pan radny Wieliński? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja chciałbym wrócić w kilku słowach do uchwały, którą dzisiaj podejmowaliśmy w sprawie zaskarżenia orzeczenia zastępczego wojewody. Tutaj właściwie skłoniła mnie do tego wypowiedź pana radnego Kosowickiego i chcę panu radnemu wyjaśnić z osobistej mojej strony, że to, co dzisiaj uczyniłem, to nie jest sprawa kolesiostwa, to nie jest sprawa sympatii czy antypatii. I muszę panu zapewnić, że jeżeli pan by znalazł się w tej samej sytuacji, to na pewno też merytorycznie bym się zachował. Chcę powiedzieć, że moja decyzja, którą dzisiaj podjąłem, jest dla mnie przekonywująca, ponieważ śledziłem ten temat. Tutaj państwo doskonale pamiętacie, że swego czasu cytowałem wyrok sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawy. Prześledziłem tę sprawę, wojewoda tak de facto zaskarżył kasacyjnie ten wyrok i o dziwo Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zaskarżoną kasację, ponieważ stanął na tym samym stanowisku, co Wojewódzki Sąd Administracyjny, że nie doszło do naruszenia artykułu 24f, ponieważ gospodarowanie na mieniu gminnym nie było preferencyjne. I to mnie przekonało tylko i wyłącznie, a nie jakiekolwiek kolesiostwo czy sympatia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski, informacje? Proszę pana radna Kozłowicki, ale prosiłbym spokojniej. Oczywiście bardzo spokojnie. Do kolegi Wilińskiego chcę panu podziękować, ale sprawy już nie są. Dziękuję przyjść. Dziękuję. Czy inne informacje, wnioski? Nie widzę. Zamykam punkt. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszych obradach. Zamykam 11. sesję Rady Miejskiej w Gdańsku.